telefonie profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Wszystkie oczy świata teraz są na Londyn zwrócone, bo tam się zjechali przywódcy NATO i debatują nad tym, jak ukształtować nasz świat, jak zrobić świat, tak go poukładać w różne odpowiednie schematy, żeby był bardziej bezpieczny niż był wcześniej. Jak pan profesor myśli, z jaką myślą wyjadą liderzy państw NATO z Londynu? Myślę, że wyjadą z pewnym optymizmem, który będzie poświadczony faktem zjednoczenia większości państw członkowskich przeciwko tym tendencjom, które zaznaczyły się jako niszczące, rozbijające jedność sojuszu. Pod presją większości państw znalazł się zarówno prezydent Macron z jego ostatnimi oświadczeniami o śmierci mózgowej NATO, jak i trudno zaakceptować każdemu szanującemu się państwu sytuację, w której jest ono poddawane szantażowi. Myślę tu oczywiście o tureckim oświadczeniu, że nie zaakceptuje, nie będzie zgody Turcji na plany ewentualnościowe NATO na wschodniej flance wobec Polski i państw bałtyckich, co jest daleko posuniętym pogwałceniem interesów polskich, czy właśnie litewskich, łotewskich, estońskich. I te tendencje negatywne ze wszech miar sądzę, że zostaną wyhamowane, wywołując naturalny odruch jedności pozostałych państw członkowskich, którego by nie było, gdyby tego przedmiotu kontrowersji z kolei nie było. Więc myślę, że tu nawet, żeby się odróżnić od prezydenta Francji, prezydent Trump także dotąd bardziej używając presji na europejskich sojuszników w zakresie zwiększenia europejskich wydatków zbrojeniowych, tym razem skoncentrował się na odcięciu się od prezydenta Francji, co też daje przecież efekt zacieśnienia więzi, a nie ich osłabienia. Więc generalnie myślę, że w tej sferze publicznych deklaracji sojusz wyjdzie po tym wszystkim wzmocniony, a w sensie materialnym. Ma niemało, bo to może trochę to przypomina czasy de Gaulle, jeśli chodzi o pana prezydenta Macrona i chłodnego stosunku Francji do sojuszu północnoatlantyckiego, ale to nie jest tylko Francja, to jest też Turcja. NATO wydawało się jest bardzo spoiste i prężne jeszcze kilka lat temu. Mówiono, że jest renesans tej organizacji w ramach działania Rosji i zagrożeń na wschodzie. Teraz widzimy, że łapiemy pewną zadyszkę, że rola NATO jest kwestionowana już w kilku i to istotnych stolicach sojuszu. Tak, no ale tak jak powiedziałem, przecież natura relacji obecnych turecko-amerykańskich nie jest dla nikogo tajemnicą i to już nie od miesięcy, ale od lat. Wschodnia flanka NATO jest wzmacniana bez udziału kontyngentów tureckich, a zatem tutaj zresztą notabene i francuski udział raczej jest symboliczny. Narodami wiodącymi, przypomnijmy, w Polsce w wymiarze brygadowym są Stany Zjednoczone, a w państwach bałtyckich w ramach batalionowych grup bojowych to są Wielka Brytania, Kanada i Niemcy. I w tym zakresie z polskiego punktu widzenia spoistość sojuszu na tej newralgicznej dla nas wschodniej flance jest absolutnie zachowana. Francuskie dywagacje wręcz wywołały odwrotny kierunek deklaracji niemieckich, czego wcześniej byśmy pewnie nie oczekiwali, nie byłoby takiej inspiracji. Teraz Niemcy musieli się odciąć od Francuzów, którzy poszli za daleko, nawet z punktu widzenia Berlina. Oczywiście, że jest różnica potencjałów między Turcją a Grecją, ale trzeba pamiętać, że polityka nie znosi próżni i to, z czym mieliśmy do czynienia ostatnio, czyli ugoda grecko-macedońska, otwarcie drogi do Macedonii, dla Macedonii Północnej do NATO, to wszystko, co poprzednio Grecja blokowała, to było właśnie jakby powrót Aten do głównego nurtu sojuszu po to, aby się zdystansować od odsuwającego się od tego nurtu państwa tureckiego. W związku z czym oczywiście, że Grecja jest 8 razy mniejsza niż Turcja, tak, ale to był poprzednio jeden z wiodących sojuszników Rosji w grze z Zachodem.
wewnątrz Zachodu i teraz już tak nie jest. A to wydalenie dyplomatów, a to uznanie Tomosu cerkwi na Ukrainie, więc ja w tej chwili rozumiem, że mówimy o szczegółach wewnątrz NATO, ale proszę pamiętać, że ta dynamika, która z jednej strony jest negatywna, wywołuje kontrakcję z drugiej strony pozytywną. I w tej chwili szczyt sojuszu ewidentnie podkreślił wolę przeważającej poza tymi dwoma wymienionymi państwami, czyli Francją i Turcją, przeważającej intencji zacieśnienia współpracy, podtrzymania artykułu 5 i silnych związków transatlantyckich. Francja przesadzając, Niemcy popchnęła w kierunku, w którym one ostatnio nie podążały, czyli w kierunku proatlantyckim i to jest dobra wiadomość dla nas. To jest jedna dobra wiadomość, a o co jeszcze Polska może walczyć, bo pamiętamy poprzedni szczyt, który odbył się chyba na Walii, ale też na terytorium Królestwa Zjednoczonego w Wielkiej Brytanii. Tam uzyskaliśmy wzmocnienie flanki wschodniej, potem szczyt w Warszawie w roku 16, przekucie tych mglistych trochę planów w rzeczywistość, a teraz jeszcze mamy o co walczyć? Po pierwsze jest trochę za wcześnie, żeby można powiedzieć, czy już coś zostało uzyskane, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na aktywność dyplomacji polskiej, na najpierw rozmowę telefoniczną prezydenta Andrzeja Duty z prezydentem Erdoganem, później rozmowę już bezpośrednią i to w kontekście w Towarzystwie Państw Bałtyckich, zatem całej wschodniej flanki NATO. Ja nie znam rezultatów tej rozmowy, no ale przynajmniej trzeba podkreślić, że w świetle dotychczasowych bardzo dobrych przecież relacji polsko-tureckich, Polska i Turcja od dawna były bliskimi sojusznikami także w łonie NATO, jeszcze przed przystąpieniem Polski do sojuszu Turcja nas w tym zakresie wspierała. Myślę tu o traktacie o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, gdzie przy próbie jego modyfikacji mieliśmy wspólne interesy czy w relacjach z Unią Europejską w okresie, gdy i my i Turcy byliśmy już członkami NATO, a jeszcze nie byliśmy członkiem Unii Europejskiej i tak dalej. Mamy trójkąt Polska, Turcja, Rumunia, więc to, co się wydarzyło w ostatnich dniach, jest pewnym ewenementem, pewnym zgrzytem. Ja mam nadzieję, że to nie będzie tendencja trwała i że te relacje wrócą do dobrego stanu między Warszawą a Ankarą. A co do całości sojuszu, to ale myślę, to się tylko zostajmy przy tej Ankarze, to jest niezwykle ciekawe. Przez chwilę liczyliśmy, że będziemy razem z Turcją budować silną oś w NATO. Teraz w wyniku działań z Syrii to się rozpadło niemal w całości. Myśli pan profesor, że warto, żeby Polska w zamian za pewną solidarność Ankary i prezydenta Erdoana wobec wschodniej flanki NATO, żeby Polska przystała na ten warunek, który zdaje się Erdoğan przedstawia twardo, uznała Kurdów za terrorystów. To jest dobry deal dla Polski, czy Polska jednak powinna o tych Kurdach pamiętać? Ja myślę, że rozstrzyganie kwestii bliskowschodnich jest poza bezpośrednim wiodącym nurtem interesów Polski. To jest oczywiście przedmiot do uzgodnień w zależności od tego, co i w jakiej kwestii będziemy mogli uzyskać. I sytuacja jest bardzo dynamiczna. Stany Zjednoczone, wycofując się z poparcia dla Kurdów, otworzyły drogę do tego, żeby stali się oni protegowanymi Rosji. To oczywiście zmieni także, jeśli tak w tym kierunku się sytuacja potoczy, a ja bym to przewidywał. To oczywiście zmieni także nastawienie Polski do owych milicji kurdyjskich. Jest jasne, że jeśli one wejdą w orbitę wpływów rosyjskich, to z jednej strony rozstrzygnie to o naszym stanowisku wobec tych ugrupowań, z drugiej zapewne będzie osią sporu między Ankarą i Moskwą, co oczywiście leżałoby z kolei w interesie Polski, żeby to zbliżenie rosyjsko-tureckie już się zakończyło, więc nie da się w tej chwili odpowiedzieć, jak będzie za miesiąc, dwa czy za pół roku, bo sytuacja jest moim zdaniem bardzo dynamiczna, jak to zresztą zwykle w warunkach wojennych, a przypomnijmy, że w Syrii nadal toczy się wojna i nic tam nie jest ustalone raz na zawsze, te fronty się będą zmieniały i my stosownie do tego powinniśmy reagować. Nie mamy żadnych zobowiązań prawno-traktatowych ani moralnych wobec milicji kurdyjskich i w związku z tym powinniśmy traktować tę rzecz jak najbardziej pragmatycznie. No ale Polacy natomiast to nie jest naród pragmatyczny, to jest naród romantyczny i chcąc, nie chcąc, to jest nasza wizytówka globalna. Za wolność naszą no tak, i waszą.
Tak jest i powstanie arabskie przeciwko Brytyjczykom w czasie II wojny światowej w Iraku też było romantycznym zrywem niepodległościowym. Nie, tak się nie prowadzi polityki państwowej. Ja mogę oczywiście z sympatią odnosić się również do powstania wielkanocnego w Irlandii w 1916 roku, no ale ono było obiektywnie proniemieckie. Tak? Mogę uznać Burów walczących o wolność z Wielką Brytanią, ale Sienkiewicz proszony o wsparcie dla sprawy burskiej odpowiedział, że w obliczu chłosty dzieci we wrześniu w 1901 roku przez władze pruskie za modlitwę po polsku. Polska sprawa będzie potrzebowała poparcia Wielkiej Brytanii i on nie może solidaryzować się z Niemcami w poparciu Burów przeciwko Anglikom. Tak wygląda polityka międzynarodowa. To nie są kwestie romantycznych porywów serca. Na pewno Bliski Wschód będzie najbardziej angażował umysły i czas przywódców na szczycie NATO w Londynie, który w tej chwili się odbywa, ale pewnie i Rosja, i flanka wschodnia, i Ukraina także znajdą swoje miejsce. Wydaje się, że coraz silniej jest naciskany Kijów, żeby jakoś się z Rosją dogadać kosztem części swojego terytorium albo kosztem problem, utworzenia tak? autonomii na terenach, gdzie teraz działają rosyjscy. Ta presja zapewne niemiecko-francuska będzie tutaj bardzo silna i będzie przynosiła skutki negatywne. Innymi słowy, będzie to krok w kierunku sukcesu Rosji, a sukces Rosji będzie zachęcał Rosję do dalszych agresji. Pozytyw w tym wszystkim jest taki, że jak sądzę, w Kijowie coraz wyraźniej dostrzegany jest fakt, że jedynym rzeczywistym sojusznikiem, jedynym rzeczywistym oparciem w Europie dla Ukrainy jest Polska, która ma tożsame interesy w zakresie powstrzymywania Imperium Rosyjskiego. Jest Polska. Pytanie, na ile Polska ma siłę, żeby ten tandem rosyjsko-niemiecko-francuski, tandem prorosyjski powstrzymywać? Zważywszy na nasz potencjał, nie bez oceny tego, to jest oczywiste. Pytanie jeszcze jest jedno. Białoruś, może o tym nie będą dyskutować liderzy państw w Londynie, ale wiele osób mówi, że w tej chwili mamy kolejny etap ważenia się losów Białorusi. Ja mówię w tej chwili, bo co jakiś czas słyszymy, że już los państwa białoruskiego wisi na włosku i zawsze to się tak kończy, że Białoruś pozostaje w pewnym zakresie państwem suwerennym i samodzielnym. Czy tutaj możemy mówić o jakimś realnym zagrożeniu inkorporacją Białorusi przez Rosję? Tak, myślę, że takie zagrożenie istnieje. Sądzę, że nadchodzący rok będzie tutaj rokiem bardzo osobliwym, zważywszy na to, że jest to rok wyborczy w Stanach Zjednoczonych, że już mamy uruchomioną w Stanach procedurę impeachmentu, a to oznacza pewien paraliż Stanów Zjednoczonych w zakresie polityki zagranicznej, z czego oczywiście Rosja zdaje sobie sprawę. Jednocześnie rok wyborczy w Stanach oznacza dążenie, co było od dziesiątków lat każdej administracji prezydenckiej, do obniżania cen benzyny dla amerykańskich obywateli wyborców, czyli do cięcia cen na rynku światowym, cen ropy naftowej, a to oczywiście uderzy w budżet rosyjski i będzie źródłem problemów w zakresie utrzymania popularności przez reżim Putina. A ten zwykle w takich sytuacjach, takie mamy z nim przecież doświadczenie, działał poprzez rozpoczynanie jakiegoś teatru imperialnego, czyli jakiegoś sukcesu w zakresie jednoczenia Ruskowomira. I wydaje się, że Białoruś w tej chwili jest najłatwiejszym potencjalnym celem, tak w każdym razie wyobrażenie na Kremlu może istnieć. Na Ukrainie, gdyby próbować coś zrobić, to zapewne koszty tego także w sensie ludzkim, w sensie strat w szeregach armii rosyjskiej byłyby wysokie. Ukraina będzie się intensywnie bronić. Co do Białorusi, nikt tego nie wie, jakby było. Natomiast są przypuszczenia, że raczej zdolność do stawienia oporu w razie próby wchłonięcia przez Rosję nie byłaby wysoka. Czy są to opinie prawdziwe, czy nie, to można by sprawdzić dopiero w praktyce i oby to nie nastąpiło. Natomiast pokusa taka niewątpliwie istnieje i z tego może wynikać próba podreperowania pozycji rządu rosyjskiego czy władz na Kremlu właśnie przez tego typu sukces imperialny. On nie będzie ani w krajach bałtyckich, ani na Ukrainie, ani w Azji Centralnej. Tam wszędzie ta cena byłaby wysoka.
W związku z czym wydaje się, że Białoruś jest w rzeczywistości bardzo zagrożona. No, a z drugiej strony jest tak, że na Ukrainie wielu było tych udzielnych książąt, którzy mieli swoje własne terytorium i tam niepodzielnie rządzili. Na Białorusi jest jeden wódz, jeden przywódca, jeden patriarchalny prezydent i być może to utwardza Białoruś, mimo że jest przeszło 4 razy mniejsza demograficznie niż Ukraina. No z całą pewnością władza prezydenta Łukaszenki na Białorusi jest silniejsza niż władza któregokolwiek z prezydentów na Ukrainie. Natomiast to też oznacza przecież, że rozbicie owego centrum decyzyjnego upraszcza sytuację, bo należy rozbić jedno centrum, a nie wiele lokalnych. I przy niewykonaniu tej pracy narodowej, którą z wadami i też w bardzo złym stylu, ale jednak wykonała Ukraina w ostatnich 30 latach, Białoruś pozostała najbardziej, nawet nie tyle zrusyfikowaną, co sowietyzowaną republiką dawnego Związku Sowieckiego. Postępy poczucia narodowego, patriotyzmu były niewielkie. Teraz ostatnio dopiero w Wilnie mieliśmy demonstrację patriotyzmu białoruskiego z okazji pogrzebu Kostusia Kleniowskiego, ale to jest początek procesu. Gdyby on się toczył od 30 lat, to by wyglądał inaczej. A mówimy przecież o służbach specjalnych, o siłach zbrojnych, w ogóle czynniku siłowym aparatu państwowego Białorusi. Na ile on jest spenetrowany, czyich rozkazów by słuchał i na jakim szczeblu i które fragmenty tych struktur. A zatem być a to może skąd się biorą w Polsce i wśród opozycji białoruskiej takie również takie twierdzenia, że obecnie prezydent Łukaszenka jest najlepszym gwarantem samodzielności i niezależności względnej Białorusi od Rosji? No bo to jest prawda, po prostu innego nie ma. Opozycja jest w rozsypce, społeczeństwo obywatelskie w sensie poważnych struktur, które byłyby w stanie zainicjować jakąś akcję polityczną w skali ogólnokrajowej, nie istnieje. Więc Białoruś jest w stanie, w którym niestety to stwierdzenie, jakkolwiek by podchodzić do niego w sensie oceny praktycznej, no tak to wygląda, nic na to nie poradzimy niestety. To jeszcze co powinien robić polski rząd? Powinniśmy już odpowiedzieć na te ruchy, które wykonuje Mińsk, bo w ostatnich kilkunastu tygodniach były takie zapytania o to, żeby dodać trochę ropy przez nasz naftoport z Trójmiasta, a to w innych sprawach, żeby wspomóc Białoruś w jej targach ekonomicznych z Rosją. Ja myślę, że wszelkie te posunięcia, które wzmacniają niezależność Białorusi, które poszerzają pole manewru jej władz w stosunku do nacisków Kremla, należy wykonywać, w tym również jeśli chodzi o wymiar energetyczny, o którym pan wspomniał, nie przeceniając jednocześnie zdolności rozstrzygnięcia tej gry przy pomocy wyłącznie potencjału polskiego. Czy w ogóle skala wpływów rosyjskich jest tam tak duża, że pewnie rozstrzygnięcie pozytywne będzie trudne, ale nawet opóźnienie procesu też ma znaczenie i nie należy kapitulować oczywiście. To jest apel do polskich władz. Zaczynamy z czym? Czyli myślę, że może jeszcze można by dodać, że trzeba z drugiej strony uważać, bo przecież część przekazu białoruskiego jest przekazem de facto rosyjskim, szczególnie w zakresie wojskowym, środków budowy zaufania, procesu wiedeńskiego czy protokołów sztokholmskich, które jeszcze część z czasów zimnej wojny, część już z lat 90. były zasady informowania strony przeciwnej o zamiarach prowadzenia manewrów wojskowych i tak dalej. Tak, te wszystkie reguły, jak powiedziałem, środki budowy zaufania w wymiarze wojskowym. Wiązanie się tutaj będzie oczywiście przyjęciem na siebie zobowiązań, które z racji kultury prawnej NATO będą wykonywane, a z racji kultury prawnej Rosji będą pogwałcone także na terytorium Białorusi, jeśli tylko taka decyzja na Kremlu zapadnie. Więc trzeba pamiętać, że nie chodzi o podpisywanie kolejnych umów, tylko przestrzeganie przez Moskwę już podpisanych, w tym również tych dotyczących obszaru Białorusi. Powiedział profesor Żurawski Welgrajewski, politolog z Łodzi, Uniwersytet Łódzki, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.